Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj przedstawię wam kolejną broń, czyli z kategorii karabiny. Będzie to właśnie M4A4 ze strony antyterrorystów. Co mogę właśnie powiedzieć o tej broni? Jak widzicie, kosztuje ona 3100 dolarów. Jest ona droższa od właśnie tutaj FAMASa, lecz właśnie trochę tańsza od AUG. Czy można się różnić, jeśli chodzi o statystyki pomiędzy właśnie tymi karabinami tutaj ze strony antyterrorystów? No, jest ona... ma trochę większe właśnie obrażenia, jak widzicie na pasku. Właśnie ma 7 kresek, a te dwie właśnie mają po 6. Tu ma też na znaczenie celność, czyli celność jest większa od FAMASa, ale mniejsza trochę od AUG, bo AUG właśnie posiada skopa, czyli celownik optyczny, i jest właśnie ona celniejsza. Jeśli chodzi o celność, to AUG wygrywa z M4, ale właśnie tym, że ma celownik. Właśnie alternatywną opcję. I tak, co teraz mogę powiedzieć, jeśli chodzi o inne parametry, to to, że ma właśnie, jak widzicie tutaj, penetrację pancerza to samo co FAMAS, ale mniejsze właśnie od AUG, i te poruszenia się ma większe od FAMASa oraz od AUG. No, czyli możecie z tą M-ką spokojnie się poruszać, nie tracić właśnie szybkości przy tym zbytniej. Ale radzę wam właśnie biegać z nożem bądź z pistoletem, żeby właśnie to, żeby to tym poruszenie się było właśnie szybsze. No i tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o parametry. Penetrację właśnie pancerza ma razy 2, tak jak pozostałe karabiny tutaj ze strony antyterrorystów. Co mogę właśnie powiedzieć, jeśli chodzi o jego cechy, czyli zalety i wady tej broni? Jest to właśnie dobra broń do takich ofensywnych właśnie walk. Czyli z więcej niż jednym przeciwnikiem można spokojnie tą bronią właśnie walczyć. Ale najpierw przejdę właśnie do zalet. Zalety to ma całkiem nawet przystępne jak na tą cenę. Ma właśnie pojemny magazynek i maksymalną ilość amunicji. Dobra celność na każdym dystansie. Ale jak widzicie, właśnie najpierw wam powiem właśnie, że w magazynku ma 30 naboi, czyli jest to standard jak w przeciwnej drużynie ze strony terrorystów. Właśnie ma AK-47, też 30 naboi, a na razie mówię o MK, o MC. I tak, i maksymalną ilość ammo, czyli 90 naboi. No, no jest to wystarczająco, ale czy jak na MK, to moim zdaniem jest trochę mało tej amunicji, ale i tak jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o te 90 naboi zapasowych. I tak, następną zaletą jest to właśnie dobra celność na każdym dystansie, jak już wspomniałem. Spokojnie możemy na każdym dystansie sobie tą bronią strzelać, bez obawy o jakiś tam zbyt duży właśnie odrzut broni. Lecz właśnie trzeba kontrolować już tą szybkostrzelność, czyli strzelając przy większych dystansach po jakiejś tam serii, po odstępie jakimś czasu właśnie pomiędzy seriami. No i właśnie o to w tym chodzi. I tak, następne zaleta jest to dosyć szybkie ładowanie. Jak zobaczycie, w normalnej animacji wygląda to w ten sposób. Czyli trochę wolniej odbezpiecza. On bardziej odbezpiecza tak, że stuka właśnie w kolbę, żeby pocisk z magazynka został wprowadzony, bo jest tam taki mechanizm w środku, który właśnie popycha nabój pierwszy, który ma być zostać załadowany do komory właśnie naszego karabinu. Jest taki mechanizm, który właśnie wypluwa tą pestkę z magazynku i właśnie ładuje ją do komory, żeby wtedy oddać strzał z karabinu. I właśnie on klepie w tą broń, czyli z lewej strony przy właśnie odbezpieczaniu, tak jak macie ten tutaj dzyngiel taki właśnie, który cofa się do tyłu, nabój wchodzi do komory i właśnie wprowadza wtedy do przodu tym cynglem, żeby właśnie został załadowany do naszego karabinu. I właśnie przy zwykłym takim ładowaniu robi właśnie tak, że klepie karabin, a przy właśnie zmienianiu on odbezpiecza tym właśnie cynglem. Nie wiem, jak on się nazywa dokładnie, ale mniej więcej o to właśnie chodzi. I teraz tak, jak zrobić to, żeby było szybciej? No to jak w poprzednim karabinie było,
Czekacie aż właśnie klepnie ten magazynek do karabinu i szybko klikacie dwa razy Q. I w ten sposób możecie już no troszkę o ileś tam milisekund szybciej właśnie być przygotowany na następną porcję właśnie naboi, żeby wystrzeliwać z karabinu. Dobra. I następną zaletą, jeśli chodzi o tą broń, jest to broń przeznaczona do walk właśnie ofensywnych, jak już wspomniałem. Czyli co mam na myśli, jeśli chodzi o walki ofensywne? Chodzi o to, że jak na przykład chcecie jakiś obszar zraszować, czyli na przykład skrócić trochę nieco długą z tej strony, to spokojnie możecie na małym dystansie sobie poradzić z tą bronią, na średnim, na dużym, jak już wspomniałem, jest bardzo cenna na każdym dystansie, więc no dobra cenność na każdym dystansie, więc spokojnie możecie sobie z tej broni korzystać. I tak. Następną zaletą jest to, jeśli chodzi o cenę, właśnie 3100 dolarów. Nie ma tu nic do zarzucenia tej broni, bo spełnia wymagania właśnie nasze, czyli jeśli chodzi o celność, jeśli chodzi no, o obrażenia, to już tak bym nie powiedział za bardzo, ale jeśli chodzi o celność to i właśnie mobilność tej broni, to ona spełnia właśnie te warunki i za tą cenę można sobie spokojnie tą właśnie broń zakupić. I właśnie większość graczy używa M4A4, jak i M4A1S, czyli broń M4 z tłumikiem oraz właśnie tą, którą wam przedstawiam. I właśnie większość czasu grają właśnie tego typu bronią właśnie. Czyli jeśli chodzi o stronę antyterrorystów, używają M4, a jeśli chodzi o antyterrorystów, używają właśnie AK-47, bądź PM-ów często używają. No, rzadko właśnie używają tych bardziej mocniejszych, znaczy bardziej mobilnych i chyba trochę bardziej zadających obrażenia właśnie większe. AUG i SG, tutaj mowa o tych takich karabinach wyborowych, czyli bardziej takich karabinach nastawionych właśnie na celność, jak i właśnie obrażenia, zadając no duże obrażenia, ale właśnie nie aż tak bardzo. I właśnie AUG i SG jest do takich bardziej dystansowych walkach pomiędzy przeciwnikami z większą ilością grup właśnie przeciwników. Właśnie posiadają tą lunetę i można spokojnie sobie z tej broni właśnie wszystko robić, czyli można rushować, jak i kampić, jak i podejmować na duże dystanse. Właśnie ta luneta dużo pomaga, jeśli chodzi o AUG i ESG. Ale tutaj mowa właśnie o M4, a ja już właśnie innym takie myślenia już tutaj podążam w stronę innych broni. A dobra, opisujemy MK i tak ma być. I tak, następną zaletą, to już w sumie wszystkie zalety, które już wymieniłem, tej jemki. I tak, teraz wymienię wady, które nie są aż tak ważne, ale właśnie je wymienię. Zadaję mi się obrażenia od AK-47, bo jest to oczywistość. AK-47 jest to najbardziej właśnie, najbardziej zadający obrażenia karabin właśnie z kategorii karabiny. Ma spore obrażenia, on zadaje większe właśnie od M4A4 i M4A1S, ale właśnie to nie jest żadna wada, jeśli chodzi o obrażenia. Zadaje równie dobre obrażenia jak właśnie Galil, czy właśnie M4A1S, czy AK-47, bądź też AUG. I spokojnie się może właśnie pojedynkować z innymi karabinami, jeśli chodzi o jego mobilność, o jego obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Następną wadą tej broni to jest, że wymaga właśnie kontroli odrzutu i szybkostrzynności. To jest taka broń, że możecie sobie spokojnie raszować i wszystkie pociski wam wejdą. Właśnie z tej broni trzeba korzystać umiejętnie, czyli dostosować dany dystans do odpowiedniego strzelenia albo seriami, albo właśnie full auto, czyli kontrolujemy full auto zależnie od jaki mamy właśnie dystans. I teraz wam przedstawię, jak wygląda zachowanie się odrzutu właśnie przy małym dystansie, przy średnim dystansie i przy dużym dystansie. I tak, przy małym dystansie, czyli na odległość właśnie od ściany tego kontenera, na właśnie długiej, sobie tak zawsze przedstawiam ten recoil. Czyli stawiam w tym miejscu i wam zaraz teraz przedstawię, jak to wygląda. Czyli bez kontroli celownika, jak on wygląda. Wygląda on w ten sposób. Czyli jak widzicie, robi taki
o taką literkę T, no mniej więcej taką literę T. Czyli rekord jest podobny też do UMP-45, czyli naboje lecą właśnie gwałtownie w górę i zatrzymują się w tej części ściany, tak jak było właśnie przy UMP-45, gdzie też naboje leciały właśnie pionowo i zmierzały ku górze i zatrzymywały się w tym miejscu. Czyli właśnie jeśli chodzi o rekord, to jest moim zdaniem dobry. Łatwo będzie go skontrolować przy późniejszej kontroli właśnie odrzutu i wam zademonstruję potem, jak to wygląda. A teraz jeśli chodzi właśnie o średni dystans, wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, nie jest źle, właśnie też wszyscy naboje początkowe właśnie zmierzają w pionowej właśnie tutaj pionowym miejscu na ścianie, czyli lecą ku górze i zatrzymują się w tym miejscu, czyli ten rekord jest do opanowania, właśnie nie rzuca tą bronią właśnie na lewo i prawo, tylko właśnie zmierza ku górze, czyli jest to bardzo dobrze, jeśli chodzi właśnie o taki odrzut broni, żeby właśnie nie rzucało na boki, żeby potem było kontrolowane to właśnie płynniej, z wyczuciem, aniżeli by właśnie rzucało na boki, tak jak to było przy karabinie właśnie wcześniejszym, czyli Galirze, jak i właśnie Famasie. I przy dużym dystansie wygląda to w ten sposób, że wszystkie naboje już polecą w górę. Właśnie zatrzymały się właśnie już w tym miejscu, ale jak widzicie właśnie nie rzucało na boki, leciały one w górę i zatrzymywały się właśnie w tym miejscu. Czyli jak widzicie, odrzut tej broni nie jest taki zły, jak właśnie wam powiedziałem, że ma. Dobrze. I teraz wam przedstawię, jak należy właśnie kontrolować na małym dystansie, w jaki sposób należy strzelać, czy seriami, czy właśnie czy możecie sobie pozwolić też na full auto. I też pokażę wam na średnim dystansie, jak należy strzelać, i właśnie na dużym dystansie. Zaraz się spotkamy. I tak, już jestem i teraz przy małym dystansie, jak to należy zrobić, to właśnie pierwsze 4 naboje możecie spokojnie wypuścić, żeby pozwolić troszkę temu odrzutowi właśnie nadać wysokość. Czy możecie spokojnie trafiać najpierw w klatkę piersiową, potem każdy kolejny nabój właśnie poleci, właśnie w głowę, w stronę głowy będzie zmierzał, ale w zależności od tego, gdzie przeciwnik będzie stał i jak będzie się zachowywał. I tak, należy go kontrolować w ten sposób, że cztery pierwsze naboje możecie spokojnie wypuścić, no mniej więcej cztery naboje, czyli strzelacie w ten sposób, że cztery naboje lecą i potem już każde kolejne, czyli jak już nam odrzut się będzie zmagał ku górze, to właśnie kontrolujemy go przeciwnie do właśnie, który ten odrzut oddziałuje. Czyli kierujemy nasz celownik w dół i nasz odrzut powinien zareagować w ten sposób, że z jego perspektywy on będzie leciał ku górze, a my będziemy to przeciwnie robić i właśnie ku dołu będziemy właśnie go kontrolować i wszystkie naboje powinny znaleźć się właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta kartka na ścianie. I to wygląda w ten sposób. Czy jak widzicie, no troszkę rzuca na boki, ale to spowodowane tym, że na przykład tak jak było przy Galirze, że najpierw naboje właśnie bez kontroli celownika leciały normalnie, a potem już zaczęły właśnie skręcać w lewo, w prawo i właśnie zatrzymywały się w tej części ściany i właśnie takimi zygzakami robiły w lewo i w prawo na ścianie. I teraz właśnie to spowodowane jest tym, że najpierw wszystkie naboje właśnie były w tym miejscu, a potem rzucają na lewo i w prawo w przypadku właśnie M-ki. A to było spowodowane tym, że już był maksymalny odrzut tej broni i właśnie tak jak byśmy nie kontrolowali tego odrzutu, to właśnie te naboje, które już zostały nam w magazynku i ten odrzut już był tak wielki, że musiał nam rzucać na boki. Właśnie wyglądało to w ten sposób, że zatrzymywała się w tej części ściany, a jak my kontrolowaliśmy, to zatrzymywała się właśnie w tej części ściany. Ale właśnie jest to bardziej celnie, jeśli chodzi o mały dystans, czyli spokojnie wypuścić cztery pociski. Możecie trzy pociski, żeby właśnie nasz odrzut się aż tak szybko nie zmagał. I potem już kierujecie celownik w to miejsce i patrzycie, jak właśnie kolejne pociski lecą w ścianę, w które miejsce. I za pośrednictwem tego sobie ustalacie, w jakiej odległości macie sobie znaleźć nasz celownik. Jeśli strzelacie właśnie przy full auto,
małym dystansie. A teraz wam pokażę właśnie, jak strzelać na średnim dystansie. Na średnim dystansie nie jest już tak fajnie kolorowo, tak jak było przy innych przy innych PM-ach, ale nie karabinach. I tu tak samo stosujemy tę technikę jak właśnie w Galirze, w Famasie, czyli strzelamy po 4 naboje, możemy po 5 naboi i właśnie staramy się kontrolować ten odrzut, robiąc właśnie takie odstępy czasu w strzelaniu właśnie full auto. I tu jest właśnie pierwszy sposób strzelania. Możecie strzelać full auto, tylko że z malutkimi przerwami, lub właśnie strzelać seriami, czyli poruszać się zatrzymując się i strzelając po 3-2 pociski, żeby właśnie te pestki nasze weszły tam, gdzie celujemy, czyli w głowę naszego przeciwnika. I wystarczą dwie pestki właśnie, żeby zabić przeciwnika, który ma pancerz ze sobą wzięty i przeważnie mają właśnie pancerz zakupiany przez właśnie terrorystów i spokojnie, jak będziemy strzelać głowę i dwa pociski w niego wejdą, to on zaliczy właśnie zgon. I tak, jak należy właśnie strzelać na średnim dystansie właśnie przy full auto. Należy właśnie wypuszczać po 4 pociski, 5 pocisków max to już jest. Czyli kontrolujecie celownik za każdym wypuszczeniem 5 pestek i potem przerywacie te full auto, żeby ten odrzut trochę został zniwelowany na jakiś tam czas. Czyli załóżmy, że przerywacie waszą serię full auto przy mniej niż pół sekundy. I to wygląda w ten sposób. No jak widzicie, trochę mi się nie udało, bo tutaj już jest ściana. No bo była cała ściana od wyletów właśnie po pociskach. Teraz wam przedstawię, jak należy strzelać. Należy strzelać właśnie po 5-4 pocisku, tak jak wam wspomniałem. To wygląda w ten sposób. Czyli jak widzicie, już te naboje są bardziej skupione w ciało właśnie przeciwnika niż lecą na boki i w lewą i w prawą stronę. Więc właśnie w takim odstępie, w takim właśnie odstępie czasu strzelamy. I możemy właśnie przy tym się... I właśnie przy tym się poruszając możemy w małych kroczkach, małych odstępach właśnie. I drugim sposobem strzelania jest to właśnie strzelanie seriami, czyli po 3 pociski, zatrzymując się w każdym miejscu, czyli strzelacie w ten sposób. No trochę właśnie ten odrzut jest i trzeci pocisk już mi leciał w tą stronę, ale jak właśnie im bardziej się zatrzymacie, tym cenniejsze będą wasze pociski zmierzały właśnie w stronę przeciwnika. Bo tutaj się trochę nie zatrzymywałem gwałtownie i właśnie trzeci już pocisk leciał w randomowe miejsce na ścianie. Ale to wygląda w ten sposób, że macie dwa sposoby strzelania na średnim dystansie i ja wam właśnie polecam strzelanie takie właśnie trochę pół full auto i pół seriami, czyli tak jak wam tutaj przedstawiłem. Żeby nie strzelać od razu full auto, bo większość naboi wam nie trafi przeciwnika i tym samym on będzie miał więcej czasu, żeby nas zestrzelić. Teraz wam pokażę, jak należy strzelać na duży dystans. Teraz wam pokażę, jak właśnie strzelać na duży dystans. I tutaj mamy właśnie do dyspozycji albo strzelać właśnie większymi odstępami czasu w serii właśnie 3 pocisków, lub też strzelacie większą właśnie z mniejszym czasem strzelania, czyli właśnie macie mniejszą serię, czyli serię 2 pocisków, ale szybciej właśnie strzelacie, bądź też macie serię 3 pocisków, ale wolniej musicie właśnie zaprzestać w jakimś tam czasie. To wygląda tak, w ten sposób, że strzelacie po 2 naboje. Czyli strzelacie szybciej, ale właśnie strzelacie w mniejszej serii. Wasze pociski właśnie będą w tym miejscu się pojawiać. Właśnie wyloty po pociska będą się w tym miejscu pojawiać na ścianie.
A jak będziecie właśnie strzelać? Trzema pociskami. To właśnie będziecie mieli większy czas, właśnie odstęp między kolejnymi seriami większy. I właśnie będziecie mieli trochę większy odrzut i mniejsza troszkę cenność, ale wygląd właśnie jest prawie ten sam, jeśli chodzi o cenność, ale wam polecam właśnie ten szybszy sposób, czyli szybsze serie strzelając po dwa pociski właśnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o M4A4, a w następnym poradniku już za tydzień, w poniedziałek, przedstawię wam AK-47, czyli ze strony terrorystów kolejny karabin, i potem ze strony terrorystów we wtorek o M4A1S, czyli broń M4 z tłumikiem. I na razie to by było tyle, ja się z wami żegnam i komentujcie, lajkujcie, możecie subskrybować jak chcecie. No i co byście chcieli zobaczyć w następnych poradnikach, to piszcie w komentarzach, co wam sprawia problem, czy co, czego nie wiecie, albo o czym właśnie chcielibyście, żebym właśnie powiedział w kolejnych poradnikach. Czy właśnie co wam wytłumaczyć, co wam sprawia właśnie trudność, to ja się będę w stanie właśnie wam powiedzieć w następnych poradnikach. A to by na tyle, ja się z wami żegnam, cześć, papa, na razie.